Niespełna dwa miesiące temu wydali swoją najnowszą płytę. Co to jest za płyta i ile utworów znalazło się na niej? To jest płyta już trzecia autorska, oczywiście w pełni autorska, czyli gram. Teksty, warstwa tekstowa jest zupełnie moja. Ja jestem tekściarzem. Na czym się daje, to gram tam, bo jestem gitarzystą. W pełnym aranżu oczywiście, dlatego że na płycie mogę sobie na to pozwolić. No jeśli sam gram i występuję, to tylko z gitarką, ale tutaj mogę zagrać na każdym instrumencie i zmiksować to. Płyta, trzeba by było pewnie sięgnąć do pierwszej i drugiej, żeby to wszystko, bo jednak płyty ze sobą tworzą jakiś pewien taki cykl. Niemniej zawsze jest to taka płyta, którą można sobie włączyć w samochodzie i spokojnie słuchać. Daje się tego słuchać i jechać. Nie? Czyli to jest płyta bez wokalu, to jest sama muzyka. Nie, to są głównie teksty właśnie. Ja rozumiem podchwytliwość pytania, ale ja opieram właśnie utwory na tekście. Także to są piosenki z tekstem, do każdego utworu jest oczywiście mój tekst. A proszę powiedzieć, skąd ty znajdujesz tak wiele czasu, tak z jednej strony na zespół Piotr Grzyb i Zupa Grzybowa, a z drugiej strony również tak prywatnie działasz, tworzysz? No to jest moje życie, muzyka to jest moje życie. I jeden się, ja nie wiem, rodzi pewnie do tego, żeby być reporterem w telewizji, czy drugi kamerzystą, a trzeci... Po to, żeby grać. Ja myślę, że jestem po to. Po to się urodziłem, żeby grać, żeby pisać. Ze mnie to wypływa. To jest moje życie. Ostatnio żeśmy właśnie z Piotrem żartowali tam na antenie radiowej, że muzyka jest życiem. No niekoniecznie da się z tego wyżyć, ale bez tego się nie da żyć. No. No właśnie, to niestety to w Polsce jest ten największy problem u wielu artystów, że artyści tworzą, ale niestety niekoniecznie z tego żyją. A powiedz, bo chociaż powiedziałeś, że trzeba byłoby sięgnąć do twoich poprzednich płyt, natomiast najważniejsze pytanie, czym ona faktycznie wyróżnia się na tle innych płyt twoich? Przede wszystkim wyróżnia się taką perfekcyjną warstwą masteringową, to znaczy jeśli chodzi o produkcję tej płyty, o zmiksowanie wszystkiego, no to tutaj realizator stanął na uszach, na głowie. Ja często już traciłem cierpliwość, bo mi się wydawało, że jest okej, że już daj spokój, ale on jeszcze mnie tam męczył, przyjedź, dograj, coś tu trzeba jeszcze poprawić. I efekt rzeczywiście końcowy no przerósł moje wyobrażenia. Jeśli słucha się tego, a powinno się słuchać na słuchawkach, na dobrym sprzęcie, to całą tę panoramę, te przejścia, perkusji, wokale, to dopiero da się docenić pracę masteringowca, czyli tego producenta płyty. Bo teksty oczywiście, no ci, którzy znają moje teksty, wiedzą, że ten tekst jest, jaki jest. Czyli jest dobry, no głupio mi tak mówić o samym, znaczy to ja powtarzam tylko czyjeś zdanie, bo ostatnim odbiorcą zawsze, odbiorca jest jakby twórcą jednocześnie. Każdy odczytuje ten tekst przez pryzmat swoich przeżyć, odczuć. Od ludzi wiem, że teksty są dobre. A ile czasu pracowałeś nad powstaniem danej płyty? Nad tą płytą pracowałem ponad rok czasu, z tym, że niektóre utwory powstawały dużo wcześniej i czekały jakby w kolejce. No nieraz tak jest, że wydaje się, że coś będzie wydane, niemniej no... Myślę, że głównie dlatego, że ja opieram teksty swoje na własnych przeżyciach, a życie moje było dość takie trudne, bo jestem generalnie osobą uzależnioną. Oczywiście nie biorę narkotyków już tam, bo bym nie żył, ale z uzależnienia nie da się wyleczyć, także w związku z tym uzależnieniem te życie było dość takie trudne i te teksty często są bardzo trudne, żeby wywalić je z siebie, więc dojrzewają jakby. I na samo zakończenie powiedz, gdzie można nabyć dany krążek, daną płytę? No tu ciekawostka, dlatego że wbrew temu, że jest pandemia, że jest trudność w graniu, w nagrywaniu, to ja mam taki cykliczny swój zawsze online na fejsie w każdą niedzielę o godzinie 20 co tydzień gram na żywo godzinę i wówczas bardzo łatwo się skontaktować ze mną, bądź też przez telefon, bądź przez Messengera, no są komunikatory różne.
I w ten sposób albo wyślę tę płytę, one nie są drogie, to jest koszt 30 zł tylko plus tam 5 zł za wysyłkę. Ewentualnie, jeśli to jest blisko Ostrołęki, bo stamtąd jestem, to dowożę taką płytkę, jeśli ktoś sobie życzy, z autografem. No a jeśli dalej, to wysyłam. A proszę jeszcze naszym widzom przypomnieć, czy ty na swoim prywatnym Facebooku, czy na swoim fanpage'u właśnie masz te koncerty online w każdą niedzielę o 20? Tak, tak. To jest na profilu Adam Wołosz Surowizna. Wystarczy wejść na ten profil. I co tydzień te koncerty się odbywają zawsze, przeważnie o godzinie 20 w niedzielę. Czasami, jeśli coś się tam zmienia, no to ja informuję wcześniej też. Jest stałe grono odbiorców. Jeden tam właśnie widzę stoi.